że serce mi do gardła skoczyło i że mogłem wpaść pod samochód. Dam ci 10 zł, jeżeli pozwolisz mi zlizać z bitą śmietanę. Ała! O kurwa! Pan jest osobą bezdomną, tak? Dobrze mówię? Tak, nie mam palców do nóg. Lubi pan się napić alkoholu? Starszy sierżant Wacław Zapięty. Proszę wstać natychmiast. Natychmiast. Ja nie jestem jakimś psychopatą, żeby ksiądz nie myślał, że jestem jakimś psychopatą. Ja jestem gówniarzem jeszcze. No, proszę pana, trzeba 21. Konsekwencje. Nie tak dawno było głośno o aferze z kamerzystą, który po nagłośnieniu sprawy przez youtuberów i telewizję został zatrzymany przez policję. Ale rynek nie znosi próżni i kolejni twórcy dzielnie walczą o przejęcie tytułu króla umysłowego Szamba. Dziś pokażę wam jednego z kandydatów do tego zaszczytnego stanowiska, który naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno się stara, aby świat zwrócił uwagę na jego głupotę i chamstwo. Nasz bohater wybrał furtkę o nazwie Pranki i eksperymenty społeczne, które z początku nie były tak szkodliwe, ale z czasem pojawiła się nuda i trzeba było podkręcić emocje, na przykład przebierając się za kobietę i udając, że straciliście panowanie nad wózkiem z dzieckiem. Oczywiście przechodnie, widząc dziecięcy wózek, który toczy się bez kontroli, po prostu reagowali i w ludzkim odruchu próbowali pomóc. Tym bardziej motywował ich do tego fakt, że większość z tych sytuacji miała miejsce blisko ulicy, więc zagrożenie było całkiem realne. Ciężko się dziwić, że ludzie reagowali i to mimo swoich problemów ze zdrowiem, czy też potencjalnego ryzyka, ryzyka, które zostało wytworzone sztucznie w ramach prankowania. Jezu, pomocy! O! No, może trochę tak. Jestem po operacji. O! Mi się podoba ten pomysł. Weź pod uwagę taką rzecz. To, że serce mi do gardła skoczyło i że mogłem wpaść pod samochód, bo chciałem po to lecieć. No gościu, nie, no. Takich rzeczy, no do ch**a nędzy. Ty byś nie chciał być bohaterem, jakbyś widział taką sytuację. No tak, no. Robi sobie jaj. Ale to tylko taki... No ale ja lubię. Jest głupi jak but, co pan zrobi. Ale ja to lubię robić. Pan jest durny jak but. No ja lubię takie poczucie humoru. Będę robił dalej. No ale emocji nadal było za mało, bo Mr. PM, czyli twórca omawianego kanału, postanowił wjechać wózkiem na jezdnię, po której poruszały się samochody. Mało tego, widząc co się dzieje, ktoś wezwał policję i sam autor ukazał, jak okłamuje policjantów, mówiąc, że taka sytuacja nie miała miejsca. Nie tylko w tym, ale i w kolejnych filmach typ sam siebie wkopuje, ukazując jak łamie prawo, tak jakby prosił się o to, aby ktoś go wreszcie ukarał. Jakieś niepokojące sygnały dostajemy tutaj od obywateli, że państwo tutaj jakieś rzeczy robią. Dziwne. Zmieniłam płeć pół roku temu. To są panowie policjanci. Panowie dbają o nasz porządek, o nasze bezpieczeństwo. My dostaliśmy wezwanie, że wózek wjedzie na jezdnię. Tak? Nie, 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 absolutnie. Powoduje zagrożenie ruchu kołowym. Absolutnie tak nie było. Pomocy! Pomocy, proszę pani! Pomocy! Pomocy! Jezu! Nie! Pomocy! Pomocy! Jezu, nie dziecko! Jezu! Pomocy! Maria! Przepraszam bardzo. W momencie, gdy zdenerwowani ludzie podejmowali z nim dyskusję i starali się tłumaczyć w mniej lub bardziej dosadny sposób głupotę jego działań, otrzymywali dwie opcje. Albo proponował im pieniądze jako rekompensatę za stres, albo ogłaszał, że w sumie to nikt nie kazał im być bohaterem. To już jest poziom chamstwa i pogardy, które aż ciężko opisać. Typ, bazując na ludzkim odruchu chęci pomocy i ratowania dziecka, naraża innych ludzi na niepotrzebne ryzyko, a później niemalże pluje im w twarz, proponując za to hajs. Nie, przepraszam. Tak, wyszkodzi. Tak. Ale, a to pusty budżet. Nie, jest lata. Zaczął się zdenerwować. No ale nic się nie stało. Jak to, co się nic nie stało? No nic się nie stało. Ale nerwy to co? Trochę jest ciekawszy dzień. Ciekawszy dzień. Pani o tym zapomni, pani o tym zapomni zaraz. Ale pani o tym zapomni zaraz. Ojejku, mogę pani dać 100 zł za to? Ja nie chcę, spierniczaj mi z tymi pieniędzmi. No chyba. Jeszcze stoi i cały czas tym. A może? Chodź! O, dziękuję. Mówisz po polsku? Gdy na przykład bieg i bym na przykład się posiznął i złamał, co to wziąłbyś odpowiedzialność na siebie, pajacu? Nikt nie kazał ci być bohaterem. I pewnie już teraz myślicie, że to hardkorowe, że nie da się niżej upaść, ale spokojnie. Mr. PM naprawdę zarył o dno i jeszcze nakrył się mułem. Omawiany przeze mnie prank z wózkiem był jednym z nowszych filmów, ale uznałem, że warto sprawdzić jego wcześniejsze dzieła. No i wyszło na to, że już 12 lat temu wrzucał on śmieszne telefony i losowe ujęcia ze szkoły, które sugerują, że był takim klasowym śmieszkiem, czy też ktoś mógłby powiedzieć przygłupem. Szczególnie zaciekawił mnie filmik z woźnym, który naprawiał szafkę w szkole, bo pokazuje on, że no już wtedy ziomek miał ewidentny problem z podstawowym szacunkiem do ludzi. Kolejny odcinek Pimp My School Box. Odpicowujemy szafki i grubo, grubo. To jest MC, stary dziad. No i odpicowuję.
I ja wiem, że w młodości robi się różne głupie rzeczy, czasem gada się głupoty, ale zwykle później człowiek dorasta i dojrzewa do obcowania ze społeczeństwem. Tylko że w tym wypadku Mr. PM został na tym mentalnym, szkolnym etapie, a z racji wieku zwiększyły się jego możliwości w uprzykrzaniu życia ludziom. I gdzieś pomiędzy tym wszystkim była szansa, że pójdzie w muzykę, bo próbował swoich sił w rapie, ale no, nie siadło i teraz wszyscy musimy się z nim użerać. Przywitajcie wchodzącego na scenę Mistera PM! Słuchajcie, jestem Mister PM, największy dziom na świecie i zaraz będzie kawałek mojej najnowszej płyty, która wyjdzie jakoś w kwietniu, maju przyszłego roku. Zobaczymy. Kasa w klubie mnie olała i raz jestem za dzięki. Patrząc na daty publikacji filmów, Mr. PM szukał swojej drogi w życiu i po 4 latach przerwy wrócił na YouTube z nowym kontentem. Postawił na pranki i eksperymenty społeczne, a pierwszym z nich była wizyta w parku. Oczywiście nie poszedł tam na spacer, tylko wkręcał losowych ludzi, że zostanie ojcem i sprawdzał ich reakcje. Żeby nie było kolorowo, dziecko przedstawił jako wpadkę, a matkę dziecka jako imprezowiczkę, z którą nie chce spędzić reszty życia. Siema, siema, tu Mr. PM i właśnie się dowiedziałem, że zostanę ojcem. No bo ja poznałem koleżankę po prostu nad Wisłą. To nie jest dziewczyna żadna? Taka... No taka dziewczyna, no. Aha, ale krótko, tak? Tak, nad Wisłą poznałem, no imprezowiczka powiedzmy. Aha. Taka. Ja jestem gówniarzem jeszcze. No, proszę pana, trzeba 21. Prosić konsekwencje swoich poczynań. Pójdę do pracy, wiadomo, no bo zatrudnię się gdzieś, mimo że tylko jestem po liceum, teraz studiuję na UW. No spokojnie, spokojnie, mamy dobre, że tak powiem, dobrą koniunkturę. Wszyscy panu pomogą. No też wie pani, jak na Facebooku napiszę, to jest taki wstyd jeszcze. Przed znajomymi, ale przed wszystkimi. Ale można po prostu pogadać. Ale jakiś... Nie ma co się przejmować, tylko się wziąć w garść. No a dziecko to jest coś najfajniejszego na świecie. Wiadomo, że chciałby się mieć z tym z tą najważniejszą osobą, ale jak już się trafiło... Tak się składa, że ludzie wykazali się ogromną empatią i naprawdę szczerze radzili mu, aby znalazł pracę, zajął się dzieckiem i ogólnie starali się pomóc. W sumie ten materiał ukazał wyjątkowo pozytywną stronę społeczeństwa, które widząc spanikowanego młodego chłopaka, który ma zostać ojcem, starało się podzielić doświadczeniem i dodać otuchy. No ale taki poziom kontrowersji to za mało, więc Mr. PM szybko zorientował się, że trzeba podkręcić emocje i sprowokować ludzi do mocniejszych reakcji. Dam ci 10 zł, jeżeli pozwolisz mi zlizać z bitą śmietanę. To znaczy nie musisz zdejmować majtek, tylko podwinąć nogawkę. Git? Dawaj, jedziemy, kurwa. Dawaj, jedziemy. I 10 zł dla ciebie. Podwinąć nogawkę, wiesz o co chodzi? Dzięki wielkie. Chwileczkę. Sypka cukrowa dla smaczku. Już. A sobie śmietany. I nagle przeskoczyliśmy do nagrania z Woodstocka, gdzie gość padł na genialny pomysł, aby zlizywać bitą śmietanę z pośladków losowych osób. Tutaj też po raz pierwszy pojawił się motyw pieniędzy, które mają rekompensować straty moralne, czy też zachęcić ludzi do udziału w tej głupocie. I nawet nie chcę tego dłużej omawiać, bo to obrzydliwe, ale tak się składa, że kolejny film również zasługuje na uwagę. Chodzi o materiał o nazwie Jak wymusić miejsce siedzące, który jest takim tutorialem, jak wzbudzając w ludziach współczucie, usiąść w autobusie, a następnie totalnie zakpić z ich empatii. Halo, no cześć, to co? Co ty mówisz? No co ty? Ale gdzie to się stało? Ale odzyskała przytomność już? Dobrze. No dobrze, no to ja już wracam do domu. Dobrze, no to ja będę za 20 minut w domu. No dobrze. No to będę jeszcze się da. Zobaczymy. Przepraszam cię bardzo, ustąpiłabyś mi miejsca, bo właśnie dostałem wstrząsającą wiadomość, po prostu nogi się pod nią uginają. Przepraszam cię bardzo, właśnie się dowiedziałem, że moja mama miała zawał serca. Słucham? Dziękuję bardzo, siadaj. No dziękuję, przepraszam jeszcze raz, nie zręczę. Dziękuję. Wiesz co, przepraszam, żartowałem, tylko chciałem sobie usiąść po prostu. Czajcie, jakim trzeba być spaczonym człowiekiem, żeby używając jak argument zawał własnej matki, poprosić o zwolnienie miejsca w autobusie, a następnie wykpić tę osobę, która te miejsce zwolniła? Przecież to naprawdę trzeba mieć coś z głową i kompletnie nie czuć podstawowej granicy przyzwoitości. I ja wiem, że już pewnie teraz myślicie, że no nie da się niżej upaść, że nie da się jeszcze wyżej podnieść poprzeczki głupoty, ale spokojnie, to dopiero początek. Siema, siema, tu Mr. PM, a to są ała moje jajka. Już idę, skarbie, zaraz będę. Tak, zaraz będę. Ała moje jajka. Czymże byłby kanał pranksterski bez żartów o przyrodzeniu? Tak, tego też nie zabrakło w twórczości Mr. PM, który postanowił zbadać, czy losowi przechodnie pomogą mężczyźnie, który uderzył się w czułe miejsce i upadł na ulicy. No i znowu wyszła z tego porażka i nie udało się pokazać ludzkiej znieczulicy, bo większość osób zatrzymywała się, pytała, czy wszystko w porządku, po czym dowiadywali się, że... Ała! O, kurwa! Ała! Jezus Maria! Moje jajka. Kurwa, tak, zbiły się.
W tym całym zamieszaniu zapomniałem powiedzieć, że te wszystkie jakże idiotyczne filmy nie generowały kosmicznych wyświetleń. Generalnie było to kilka, a bardzo rzadko kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, aż wreszcie Mr. PM trafił na żyłę złota, którą okazali się bezdomni. Tak, dobrze usłyszeliście, bohaterami dwóch najpopularniejszych filmów są osoby bezdomne, które w zamian za pieniądze musiały wykonać jakieś zadanie. W pierwszym materiale bezdomna kobieta w zamian za 5000 zł miała skoczyć ze spadochronem. To brzmi w sumie niewinnie, ale warto przyjrzeć się temu bliżej. Mogę zająć chwilę? Proszę pana, przepraszam. Mam dla pana propozycję życia. Dzień dobry. Chcę komuś dać 5000 zł. Musi pan pokonać strach i skoczyć ze spadochronem. Za 5000 zł. Ja też oczywiście zafunduję ten skok. Liczę, że komuś może uda się zmienić jego życie, poprawić jego życie za te pieniądze. Myśli pan, że 5000 zł zmieniłoby pana? Udałoby się... Tak? Cała akcja jak najbardziej się zwróciła, bo film do tej pory wygenerował 1,8 miliona wyświetleń. Wiem, że można spojrzeć na tę sprawę dwojako, bo z jednej strony potrzebująca osoba dostała hajs i przeżyła przygodę, ale z drugiej, no kurde, nie oszukujmy się, patrząc na jego wcześniejsze dzieła, to nie chodziło tutaj o pomoc potrzebującym, tylko kolejny, kontrowersyjny film. A z jakiej wysokości? Za 4000 metrów. Ja bym na samolotnie wsiadła. Za 5 koła? Dużo dzisiaj wypiłaś? Bo to też nie można być bardzo nieszczęśliwym. Zobacz, ja cały czas 200 noszę, nawet jeszcze wypiłam. Tak, skoczę za 5000. No dobra. 4000 metrów. Jest ładna, ale ty już nic nie pijesz, tak? Ile ci się wypiłaś? Szczerze, dobra, jedziemy, let's go. Ja po prostu komuś pomóc zmienić życie na lepsze. I ja nie jestem jakiś super bogaty, ale akurat mam oszczędności, pomyślałem, że teraz albo nigdy. 9, 10. Tylko stąd nie widziałam. Za to, że żyję, zrobiło zajebiście, że mam 5000 polskich złotych. Myślę, że za 5000 złotych skoczyłaby nawet osoba bez żadnych problemów, ale jednak dodanie do tytułu bezdomny to klucz do wyświetleń. Warto też się zastanowić, czy przekazanie osobie z problemem alkoholowym 5 kafli to na pewno dobry pomysł. W sensie, nawet mając dobre chęci, czy takie pieniądze nie pogłębią problemu? No i odpowiedź uzyskaliśmy w jednym z kolejnych filmów, gdzie Mr. PM postanowił z okazji gwiazdki zrobić prezent kolejnej bezdomnej osobie. Pan jest osobą bezdomną, tak? Dobrze mówię? Tak, nie mam palców do nóg. Lubi pan się napić alkoholu? No jak nie lubię. Tak? Chętnie by się pan napił whisky? No pewnie, że tak. Takiego ekskluzywnego, z najwyższej półki, za trzy kafle, tak. Fajnie, że was spotkaliśmy dzisiaj. Szukaliśmy takich właśnie osób, które by... Medela takiego jak ja. Trzeba tak umieć sobie poradzić. Tak? Zgadza się? Drodzy panowie, ja tak może nie, przepraszam. Zwracamy państwu panom pieniążki, bo panowie są nietrzeźwi. Nie no, proszę pani, bardzo. Nie, dobra, zapraszamy, jak będą panowie trzeźwi. Panowie, ja tak wyczułam teraz od panów alkohol, panowie są... Ale no... No, także to powinno pozbawić was złudzeń, jeśli chodzi o intencje autora filmu. Czy muszę mówić, że sponsorowanie osobie z problemem z alkoholem wysokoprocentowego trunku to debilizm? Myślę, że nie muszę, ale i tak to powiem, żeby nie było niedomówień. No ale co tam jakaś moralność, skoro film wygenerował 1,4 miliona wyświetleń. Może nam pani coś polecić drogiego? To znaczy mniej więcej w jakich sprawach celowych? Do 3000. No, tak do 3000 byśmy sobie prosili. Nie żartuję. Dziękujemy. Szkoda by było, bo to limitowana edycja. No, dziękujemy bardzo. A teraz zobaczcie, jak się bawi bezdomny 37-letni łyski. I tak mógłbym omawiać kolejne filmy, ale mówię jeszcze tylko dwa. Pierwszy, który jest jawnym łamaniem prawa i drugi, który przelał czarę goryczy i tak naprawdę skłonił mnie do nagrania tego filmu. Widzicie, na kanale znajdziecie również materiał, w którym Mr. PM wraz z kumplem postanowili przebrać się za policjantów i dokonywać interwencji. To oczywiste, że nie można podawać się za policjanta i wymagać od ludzi wykonania polecenia, tym bardziej używając pałki, ale jakimś cudem film ten wisi na YouTube, a typ nagrywa kolejne dzieła. Dzień dobry panu, Wacław, chuci... Starszy sierżant Wacław Zapięty. Proszę wstać natychmiast. Natychmiast. Natychmiast wstawaj! Dobra, nie, proszę pana, żartujemy sobie. My już dzisiaj mamy dniówkę mandatów wyrobioną, pan się napije. I tutaj wrócę do tego tematu hajsu, bo jedna z tych niby interwencji polegała na wkręceniu kobiety, że niby coś tam paliła. Staw chciał, że była to osoba z trudną przeszłością i problemami, dla której zdecydowanie nie był to temat do żartów i nawet ewentualne posądzenie o powrót do nałogu mogło jej namieszać w życiu. I nie uwierzycie, co zrobił Mr. PM. W ramach rekompensaty za stres wręczył jej 40 zł. Jak dla mnie to jest tak poniżające, w sensie to takie masz parę złotych i przestań się dąsać, bo ja tu pranki nagrywam. Przyszedł do mnie przed chwilą koleś, zapytał się mnie, czy mam ognia. Dałem mu ognia, mówię, masz stary, możesz zatrzymać i mówię do niego, mam jeszcze parę zapalniczek, jakie mogę wam pokazać. Zamknij, proszę się zamknąć na razie, dobra? Zaraz kolega mówi, a ty na razie masz milczeć, dobra? Zdarzało mi się jakiś czas temu, jestem już po odwykach, można to też sprawdzić. Jestem po ośrodkach wychowawczych, mam za sobą bagaż doświadczeń, nie palę i nie chcę brać, tak jak ci mówię, tej sytuacji udziału. Dla mnie ta sytuacja, wiesz co, ja powiem... Ładno, k***a! K***a! A
A proszę mi pokazać jakieś dokumenty, bo ja mam wrażenie, że to jest... Ej, wiesz co? Patrz, tam jest kamera. No żartuję właśnie, sobie tego. Ej, no właśnie sorry. Widzę, że coś... Przepraszam, tak. Że w takiej sytuacji cię postawiliśmy. Gdzie masz prawie? Kręciliście mnie, nie wiem co powiedzieć. Cztery dychy, dobra? Za twój stres, bo przepraszam, bo to wiem, że nie powinno się ludzi stresować, przecież ludzie mogą mieć problemy z sercem. I na koniec drugi, w moim odczuciu naprawdę obrzydliwy film, w którym Mr. PM postanowił pójść do kościoła i sprankować księży podczas spowiedzi. W jego chorym umyśle zrodził się pomysł, aby wyspowiadać się z zabójstwa i sprawdzić reakcje duchownych. I ja wiem, że można mieć różne podejście do kościoła, być wierzącym albo nie i kompletnie w to nie wnikam, ale chodzi mi o sam koncept na film. Wyobraźcie sobie, że idziecie do jakiegoś człowieka i w ramach pranka opowiadacie takie rzeczy. Przecież to na serio, trzeba mieć coś nie tak w czaszce. Ja nie jestem jakimś psychopatą, żeby ksiądz nie myślał, że jestem jakimś psychopatą. Chyba ani kawałka nie dałem tego odczuć, że ocenię. Bo widać to uczuć, jest kruche i tak dalej. Czyli pani mówi, styka jest tak, że no dobrze do tego. I jak ty się nie przyznasz, to większe konsekwencje. Naprawdę. A już teraz nie ruszaj, już tak zostaw jak jest i zgłoś na policję. Bardzo, bardzo dziękuję naprawdę za radę. Wszystkiego dobrego życzę. Teraz zobaczcie. Zostawiłem uchylone drzwi, żeby kamerzysta mógł nagrywać. Otóż wcześniej na zakrystii nikogo nie było. Ale teraz pojawiły się dwie starsze panie, które to wszystko słyszały. Zawstydzony chciałem skulić głowę i odejść, ale musiałem się upewnić, że moja kamera je dobrze nagrała. Więc odwróciłem na chwilę w ich stronę wzrok. Ich spojrzenia były nie do opisania. Omówiłem te wszystkie filmy, żeby pokazać wam, że tego typu kanały, tego typu osoby nabierają tempa i z każdym kolejnym materiałem przesuwają granice kontrowersji. Wystarczy porównać pierwszy film Mr. PM z parku z jednym z tych nowszych, jak na przykład z wózkiem, i od razu widać, że ta pogoń za prowokacją nie ma limitów. Czy naprawdę musimy czekać, aż ten gość nagra film z niepełnosprawną osobą, aż zdarzeniem zainteresuje się telewizja i policja, żeby dopiero wtedy stwierdzić, że coś trzeba było zrobić? Też czuję trochę taki niesmak w ustach, ale spoko, no chyba nie zarażę się niczym ani... Tutaj też zapewne pojawi się klasyczna linia obrony, że to może być inscenizowane, że to na niby, czyli tak jak kamerzysta bronił się, gdy sprawa nabrała rozgłosu i pojawiły się konkretne zarzuty. Tylko że jako widz mamy prawo myśleć, że to się dzieje na serio, że to nie są statyści, tylko prawdziwi ludzie i tym samym oceniać zachowanie twórcy. A tym bardziej, gdy mamy do czynienia z tak chorymi pomysłami, które są wręcz szkodliwe społecznie. Dziecko było w niebezpieczeństwie, a tutaj straż miejska. Jak opowiem o tym mojemu czarkowi, to dopiero będę wiedzieć! Zanim podjąłem ten temat, miałem klasyczną rozkminę nad tym, czy w ten sposób bardziej mu się nie przysłużę, w sensie, czy nie wypromuję jego kanału. Patrząc na moje aktualne zasięgi, czuję ogromną odpowiedzialność za swoje słowa i powiem wam, że to jest trudny temat, bo no, wszyscy wiemy jak działa internet i że nawet tak skrajna głupota znajdzie swoich odbiorców, ale czy lepszym rozwiązaniem jest o tym nie mówić? Czy lepiej pominąć taki content i udawać, że go nie ma? Przykład z kamerzystą pokazał, że mimo wszystko warto nagłaśniać takie sprawy, bo to długo trwa, trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale ostatecznie można zastopować te spirale idiotycznych pomysłów, których jedynym celem jest wzbudzenie skrajnej kontrowersji. Tutaj też liczę na innych twórców, że nagłośnią te sprawy i być może wspólnymi siłami zastopujemy ten gówniany content, zanim nabierze rozpędu. Im głośniejsza sprawa, tym większa szansa, że zobaczą to odpowiednie osoby, które podejmą właściwe kroki, a tym bardziej, że typ sam w swoich filmach udowadnia swoją winę. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści pajac, pamiętaj, żeby kliknąć suba, wbijaj na mojego Discorda, Instagrama i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie, świetnie się bawiłem nagrywając ten filmik, a teraz wymiotuję, jeszcze trochę bliżej poproszę.